Hejka wszystkim, witam was na kanale Zczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj też przychodzę z filmem, w którym wy byliście tak naprawdę tego filmem najważniejszą częścią, ponieważ jest to film Poleć mi książkę dla. I tutaj na moim Instagramie mogliście zadawać na przykład, wiecie, dla kogoś, na przykład, nie wiem, dla mamy, która lubi kryminały, dla przyjaciółki, która lubi książki z wątkiem LGBT i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj zebrałam sobie te najciekawsze takie pytania, które zadaliście i oczywiście będę wam pokazywała książki. Sorry za szumy, akurat jak zaczynam nagrywać, to zawsze mama odkurza. Będę wam oczywiście pokazywała książki, polecała. I słuchajcie, naprawdę na niektóre pytania mega ciężko było znaleźć odpowiedź, bo często nie wiedziałam, co na przykład dana osoba czytała już, a czego nie czytała, ale postarałam się, mam nadzieję, całkiem dobrze dobrać. Więc już tak, bez żadnego powtórzenia, zaczynajmy. Dobrze, na sam początek mamy tutaj dla 15-latka chłopaka. I wybrałam tutaj książkę Wyspa od Nataszy Preston. Mi ta książka jakby nie w 100% się nie podobała. Jakby nie była to najlepsza książka, jaką czytałam, ale na pewno jest naprawdę dobra jako kryminał, trochę trzymający w napięciu, trochę taki wciągający. Ona wszystkiego ma w sobie troszeczkę po trochu. Wiem, że tutaj dużo osób się zachwyca, dlatego może 15-latkowi się to spodoba. Mamy tutaj historię Red, która jest taką jakby znaną osobą w internecie, ponieważ opowiada o najróżniejszych zbrodniach i pewnego razu dostaje propozycję pojechania na taką pewną wyspę bezludną. Znaczy nie, właśnie nie bezludną, na pewną wyspę, na której dwa dni później zostanie otworzony park rozrywki i tam ma być jeszcze chyba 5 innych influencerów i oni ogólnie tam mogą korzystać ze wszystkich atrakcji, których chcą, ale i jakby mają jeszcze do tego ponagrywać tam reklamy dla tego parku. I wiecie, to jest wyspa, dla której jedyna możliwość dotarcia do niej to jest tylko motorówka. I potem coś się dzieje, przez co dowiadujemy się, że nasi bohaterowie tam utknęli i ktoś chce ich zabić. To jest taka bardzo skrócona wersja tego. Jednak od początku książka jest naprawdę fajnie, wrzuca nas w cały potok akcji. Bohaterowie są naprawdę fajnie przedstawieni, też były plot twisty, których się całkiem nie spodziewałam, więc wydaje mi się, że 15-latkowi naprawdę się bardzo spodoba. Następnie mamy dla osoby, która nie lubi długich rozdziałów. I tutaj stwierdziłam, że nie chcę się powtarzać, ponieważ bardzo często wam mówię o Gdyby był ze mną, ale tym razem wam powiem, cieszę się, że moja mama umarła. Tutaj nie będę jakby zbytnio mówiła o fabule, ponieważ jakby ta książka była tak popularna, tak bardzo popularna. Tutaj ogólnie rozdział, jakby Janet jest początkującą pisarką, więc dzięki temu bardzo szybko się brnie przez tą książkę, mimo że porusza bardzo ciężki temat, to szybko się przez nią brnie. Rozdziały też naprawdę są bardzo krótkie, więc to też, jakby wiecie, rozdziały mają po jedną, dwie, trzy strony, więc to jest naprawdę bardzo przyjemna jakby długość rozdziałów. No i mamy tutaj biografię Janet McCardley, która jakby to powiedzieć, no miała swoje życie, ale tak naprawdę ona nie chciała tego życia, które miała, ponieważ jest ona znaną aktorką, grała na przykład w Sami Kat, ale ona nigdy tego nie chciała, ponieważ zmuszają do tego jej mama. I mamy jakby jej całą historię od tego, jak była mała do teraz i dlaczego się cieszy, że jej mama umarła. Następnie mamy dla mamy, która lubi kryminały. I tutaj też na sam początek chciałam dać Remigiusza Mroza Inne tonacje ciszy, ale stwierdziłam, każda mama czyta Remigiusza Mroza, każda mama, która lubi kryminały, więc postawiłam na coś innego i postawiłam na Ocalało pięciu. Jest to książka 15+, jest to taki kryminało-thriller i mamy tutaj historię, jakby to jest też bardzo znana autorka, jest ogólnie to naprawdę świetna książka, ona się spodoba jak i młodszym, jak i starszym. Mamy tutaj główną bohaterkę Red, która jest bohaterką taką, która ma mnóstwo traum z przeszłości, których się nie pozbędzie przez naprawdę jakby bardzo długi czas lub nawet przez całe życie. I ona z taką gromadką znajomych stwierdzili, że, bo tam mają jakąś wycieczkę szkolną i że zamiast pojechać ze wszystkimi samolotem jakby polecieć, to, że pojadą kamperem i nagle gubią trasę. Jest już wieczór, wpadają, jakby wjeżdżają do jakiegoś lasu, zostają przebite ich opony, czego jakby oni, wiecie, oni myśleli, że na jakieś kamyki najechali, ale potem się okazuje, że jest tam snajper, a jeden z nich ma pewną tajemnicę, którą musi zdradzić, bo jeśli nie, to snajper ich. No nie? Więc to jest naprawdę jakby fabuła. Tutaj też akcja się dzieje w przeciągu 8 godzin i niektórzy by stwierdzili, mogliby stwierdzić, że
kurde, tylko 8 godzin, to na pewno coś tutaj jest tak na siłę dorzucane. Powiem wam, że nie, jakby... Holly Jackson pisze naprawdę tak wybitne książki. Tutaj wszystko mamy pokazane, że to naprawdę życie nie jest proste, że to mamy traumy, że to wszystko się odbija na naszym życiu. Też sama fabuła jest piekielnie wciągająca, więc wydaje mi się, że dla mamy, jak i dla córki to będzie naprawdę genialna książka. Teraz dla funky thrillerów. Tutaj nie wiedziałam, kto jakby to pisze, jaki wiek. Dlatego wiecie, bo po prostu ja mam bardzo mały jakby zakres wybierania, bo nie wiem, co czytaliście, co możecie czytać, czego nie możecie czytać, ale wybrałam tutaj taki fajny thriller, naprawdę, który mi się bardzo podobał. I jest on thrillerem 16+, ale wydaje mi się, że 15-latki też mogłyby przeczytać. No, zależy kto. I jest to Monday nie przyjdzie. Słuchajcie, jest to historia dwóch przyjaciółek, czyli Monday i przyjaciółki. I Claudii. I mamy tutaj z perspektywy Claudii ogólnie całą książkę i dowiadujemy się tutaj, że na samym początku książki jakby one były bardzo zżytymi przyjaciółkami, tak naprawdę wiecie, jakby cała klasa ich nie lubiła, one zawsze były razem, one zawsze były takimi przyjaciółkami, które się zawsze razem trzymały i ta przyjaźń też jest toksyczna, więc jeśli lubicie wątki toksycznej przyjaźni, to też jakby zapraszam, bo jest to naprawdę mega, mega, mega dobre. I na samym początku książki, po wakacjach, Monday nie przychodzi do szkoły. I Claudia myśli, okej, pewnie to dlatego, nie wiem, pewnie jest chora czy coś takiego, ale nie przychodzi na kolejny dzień. I jeszcze na kolejny. A potem to się zamienia w miesiące i jeszcze potem w 2 miesiące, w 3 miesiące i w końcu ona w ogóle nie przychodzi. A nasza Claudia chce bardzo poinformować kogoś o tym, że jej nie ma w tej szkole. Chce powiedzieć, ej, coś jest nie tak, ale nikt jej nie słucha. I mamy tutaj nawet z tyłu, jak to możliwe, że nastolatka może tak po prostu zniknąć i nikt nie zauważa jej braku. I mamy tutaj też takie rozdziały. To nie jest rozdział 29, nie. Mamy tutaj tak, rozdziały przed, tak, tak się zaczynają rozdziały. To są tytuły rozdziałów. Są rozdziały przed, rozdziały po i są rozdziały rok przed. I to jest ogólnie książka, po której zakończeniu po prostu będziecie mieli rozwalony mózg, ale jest to naprawdę jakby świetna książka, ale zarazem strasznie traumatyczna po zakończeniu, więc naprawdę, jeśli lubicie książki, które rozwalają mózg, to jest naprawdę świetne, jest to też naprawdę mega dobry thriller, to potem jak na sam koniec dowiadujemy się, dlaczego coś jest przed, a dlaczego coś jest po, też świetne. Też mega wciągająca książka, naprawdę bardzo polecam. Osoby, która uwielbia rywalki Kiery Cass i tutaj naprawdę to było szczególnie ciężkie, bo ja czytałam mało książek takich bardzo podobnych do rywalek, ale stwierdziłam tutaj troszeczkę z przymrużeniem oka, bo to nie będzie takie w 100% rywalki, ale starałam się coś wziąć podobnego, mniej więcej, czyli jest to Pamiętnik Księżniczki. Słuchajcie, to jest taka trochę bardziej, jak rywalki, ja bym powiedziała, że są tak 14, 13+, to tak powiedziałabym, no w sumie to jest niby 14+, ale to jest tak napisane, jakby mogło to też czytać, nie wiem, 12-latki, więc odbieracie to sobie jak chcecie. Ale mamy tutaj Miję, która jest w pierwszej klasie liceum i nie ma, nie jest jakby ona bardzo dobra z algebry. I co jest też wielkim minusem, okazało się, bo rodzice mieli się rozwiedzeni, ale ona się tym jakoś bardzo nie przejmuje, bo w sumie oni od zawsze byli rozwiedzeni. I jej mama teraz, jej obiektem zainteresowań jest właśnie pan, który uczył algebry, więc Mia jest trochę w wielkim załamaniu. No i nie wie w sumie co robić, bo myśli sobie, Boże, pan od algebry, moim przyrodnim ojcem na przykład, to jakby... Każdy wie, że to byłoby wielkie załamanie dla każdego, ale jeszcze później Mia się dowiaduje, że jej tata, że jej jakby prawdziwy tata jest księciem chyba jakiegoś tam kraju i wtedy Mia musi jakby zacząć żyć jak księżniczka. I to jest tak naprawdę cała fabuła. Dlaczego stwierdziłam, że to będzie dobre z rywalkami? Tam nasza Jezu, jak... Ameryka, przepraszam, miałam po prostu... Przez pewien czas po prostu totalnie zapomniałam, jak się nazywa. Tutaj nasza Mia musi się nauczyć być księżniczką, a nasza Ameryka musiała jakby się szkolić, bo nie było wiadomo, czy Maxon wybierze ją, czy kogoś innego, ale i tak musiała się na to szkolić i tak miała jakby, wiecie, jakąś konkurencję i tak dalej. A tutaj Mia musi sobie radzić w takim życiu prawdziwym, jak to jest, jak
po prostu paparazzi na nią, wiecie, z każdych stron po prostu nachodzi. I jak przyjaciele teraz, jak Mia po prostu nie wie, czy ktoś się zaczyna z nią zadawać dlatego, że jest księżniczką i żeby być sławnym, czy to dlatego, że naprawdę ją lubi. I tutaj mamy właśnie takie rozterki Mii. Też to jest jakby faktycznie w formie pamiętnika, więc to też jest naprawdę mega fajne. I mamy tutaj też bardzo duże litery. Tak sama książka też nie jest mega gruba, więc się czyta też bardzo przyjemnie. A rywalki też były mega wciągające, więc to trochę się tak, wiecie, nakłada na siebie. Dwunastolatki, która kocha kryminały. I tutaj stwierdziłam bez jakby większego zastanowienia, że dałabym tutaj zbrodni niezbyt elegancką. Słuchajcie, jakby nie będę wam przedstawiała fabuły zbrodni, ponieważ każdy, kto tutaj jest dłużej, naprawdę już mnóstwo ode mnie słyszał o zbrodni. Tylko powiem tak, idealne dla 10-latek, 11-latek, 12-latek i jeszcze w górę. Tutaj coś pokazałam wam, szósty tom, żeby nikt się nie zmylił i nie myślał, że to jest pierwszy. Pierwszy to jest Zbrodnie nie przystoi damie, tytuł pierwszego tomu. I no tak, i naprawdę zbrodnia, genialna seria na początki w ogóle czytania kryminałów. Trzynastolatki, która lubi fantastykę. I słuchajcie, tutaj miałam troszeczkę dylematy, bo nie wiedziałam, o jaką fantastykę chodzi mniej więcej. Znaczy jakby w tym sensie, że nie wiedziałam, kto ktoś czytał, a co nie czytał, dlatego tutaj wybrałam dwie książki. I pierwsza z nich, którą bym wam chciała pokazać. Ja tej książki jakby niezbyt polecam, ale wiem, że wielu może się spodobać, chociaż tutaj też ostrzeżę was, co tutaj znajdziecie. Jest to Sześć szkarłatnych żurawi. To jest książka 12+. I słuchajcie, mam tutaj pewną naszą Shori, która jest księżniczką Kiaty. I ona ma pewną moc, o której nie może jakby zbytnio mówić, bo boi się, że jej jakby królestwo ją wygna. I jest to taka bardzo mała moc, ale potrafi czarować, tylko że na samym początku tej książki czarowanie nie jest jakieś wybitne, bo jedyne co umie, to raz zrobić z papierowego jakby łabędzia, żeby był po prostu prawdziwym łabędziem, czy tam żurawiem, chyba żurawiem. I ma ona też sześciu braci i pewną macochę. I przez pewne wydarzenia dowiadujemy się, że ta macocha jest czarownicą, a ta macocha jakby w zamian za to, jakby, żeby się zemścić i żeby tam, bo wiecie, ona jest narzeczoną jego taty, więc ona chce mu powiedzieć o to i jej bracia, bo oni też się dowiedzieli, ale ona im nie pozwala i zamienia ich braci w sześciu szkarłatnych żurawi. I nasza Mia też, Boże, Mia, przepraszam was, nasza Shori też musi jakby sobie radzić, ponieważ ona też jakby została wyrzucona z tego jakby kraju tylko za wiedzą właśnie tej macochy i ma pewną miskę na głowie, przez którą nie może się odzywać i jakby nigdzie nie rozpoznaje przez tą miskę, a nie może się odzywać dlatego, że została poinformowana przez tą wiedźmę, że jak się odezwie, jeden z jej braci zginie. I tak się zaczyna cała fabuła. Słuchajcie, ja naprawdę byłam podjarana tą książką, jakby ona może się spodobać wielu osobom, tylko słuchajcie, ta książka w pewnym momencie naprawdę bardzo, bardzo zwalnia. Tak gdzieś w połowie, na 150 stron, na około 150 stron zatrzymujemy się w jednym miejscu i się zbytnio z niego nie ruszamy. Więc jeśli lubicie dynamiczne książki, raczej to dla was nie będzie, ale jeśli lubicie właśnie takie mocniej, powolniejsze książki, to wam się spodoba. A tutaj druga opcja na to, to jest Cinderella is Dead. Ja tutaj nie wiem, czy to jest bardziej 14 czy 13 plus, ja bym powiedziała, że właśnie coś takiego, albo 14, albo 13. Tutaj mamy retelling Kopciuszka o, jakby, nie będę wam za wiele mówiła, ale retelling Kopciuszka i wątek LGBT, więc to jakby was wrzuci już na odpowiednie tory. Dla fanki, książek z dla największej fanki wydawnictwa Young, ale nie jest to książka z wydawnictwa Young. I tutaj się chwilę zastanawiałam, ale stwierdziłam, że trochę do Younga by pasowało z tej strony Sam. Tutaj nie wiem, czy bym opowiadać fabułę, bo to też jest bardzo znana książka. I właśnie nie wiem, kurczę, właśnie czy ty czytałaś tą książkę, czy jej nie czytałaś. Więc I'm sorry, jeśli czytałaś. Ale tutaj wydaje mi się, że to by też tak pasowało trochę klimatem Younga, bo trochę taka żłoba, to trochę mi daje taki vibe, znaczy jak Young wydał Moon Fuentes, to wydaje mi się, że coś takiego też na spokojnie mógłby wydać. I no, jest to piękna książka, bardzo jakby ważna i poruszająca i tak. Dla fanki motywów Font Family i tutaj wybrałam książkę Dumbridge Academy.
Słuchajcie, tutaj moim zdaniem jest naprawdę giga motyw Found Family, mimo że wiadomo, oni nie zawsze tam się jakoś dogadują, to po prostu są tak wielką rodziną, przede wszystkim taki jeden rozdział z perspektywy Henry'ego, tam jak po prostu Sinclair go pocieszał, to było tak kochane i tak cudowne, tam było tak widać bardzo motyw Found Family, że to jest po prostu cudowne. I tutaj szybciutko o fabule. Mamy Emmę, która dostała się do elitarnej szkoły w Szkocji, czyli Dumbridge Academy. I wiecie, ona jakby też ma pewną sprawę, dla której chce się tam dostać, o której jakby nie chce nikomu mówić. I też chce, żebyście się o tym dowiedzieli co dopiero w książce. I pierwszego dnia, kiedy wiecie, jakby już ma, dobra, Emma nie spóźni się na samolot, tylko nie to, okazuje się, że jej budzik się nie włączył. I że zaspała. I musi teraz biec, zasuwać na to lotnisko. Po prostu, wiecie, z całym przestrachem, że zaraz jej samolot odleci. Ale poznaje na tym lotnisku Henry'ego, który również jest z Dumbridge Academy i który również się spóźnił na samolot, no tam miał jakiś inny opóźniony lot. Więc obydwoje pędzą na ten samolot i udaje im się na szczęście, ale w tamtym momencie Emma poznaje Henry'ego, który właśnie jest jakby w Dumbridge Academy, a potem przylatuje do tej Dumbridge Academy i się dzieją rzeczy. Słuchajcie, genialny motyw Found Family, romans, vibe szkoły cudowny i bohaterowie też w ogóle cudowni. Czytajcie Dumbridge Academy. W ogóle jutro mi przyjdzie do zrecenzowania trzeci tom. Strasznie się jaram, ale to jakby poza kulisami już wracajmy. Naprawdę świetny motyw Found Family i mnóstwo właśnie takich innych rzeczy, też akcja, bardzo łatwo się w nią wbić, mamy właśnie perspektywę dwóch bohaterów, też nasza Emma bardzo lubi biegać, Henry też jest takim trochę w sumie takim szczęśliwym ptaszkiem, no i tak, jakby genialny motyw Found Family. Osoby, którą ciężko zaciekawić i tutaj stwierdziłam, bo to też jakby mega ciężko wybrać taką książkę, bo tak naprawdę, no... Ciężko, wiecie, jakby to nie wiadomo jaki gatunek i tak dalej, ale ja stwierdziłam, że tutaj będzie dobra Kari Soto powraca. Dlaczego stwierdziłam, że będzie dobra Kari Soto powraca? Ponieważ już na samym początku, jakby już na pierwszej stronie dowiadujemy się rzeczy, dla której Kari Soto chce znowu jakby walczyć i o to jak dowiaduje się, że jej jakby rekord został pobity i od razu mamy, jakby wiecie, nie ma jakiegoś wprowadzenia głębszego, tylko od razu jesteśmy wrzuceni do fabuły. Dopiero potem się zaczyna przeszłość głównej bohaterki, która jest mega wciągająca, a poza tym ogólnie też Taylor Jenkins pisze naprawdę bardzo wciągające książki, takie, że jeśli miałby ktoś się mnie zapytać, ej, słuchaj, chciałabym przeczytać jakąś taką bardzo wciągającą książkę, od której nie mogłabym się oderwać. Polecasz mi coś? I pokazałabym tutaj Kari Soto. Naprawdę świetna książka wciągająca o miłości naszej głównej bohaterki do tenisa i o tym, jak bardzo ją tenis pochłonął, tak bardzo, że nawet nie zauważyła innych rzeczy, o które też się powinna troszczyć. Ale słuchajcie, nie przejmujcie się tym, że tutaj jest mnóstwo tenisa i że nie zrozumiecie. Ja totalnie, jak co dopiero zaczynałam, Kari Soto powraca, nie wiedziałam absolutnie nic o tenisie, serio, jakby nie wiedziałam nic, co to są gemy, co jakieś inne, co to są serwy, bo jakby może serwy wiedziałam, ale wiecie, jakby nie wiedziałam żadnych takich głębszych zasad, ale tutaj w tej książce jest wszystko wytłumaczone, więc na spokojnie, wszystko tutaj jest genialne, proszę, czytajcie, uwielbiamy. Jeszcze miałam gdzieś komentarz, o właśnie, teraz mi zniknął, ale już go znalazłam. Tutaj jakby wezmę z powrotem tą książkę pewną dla przyjaciółki, która kocha książki z motywem LGBT. Ja jakoś bardzo dużo takich książek z tym motywem nie czytam, ale stwierdziłam tutaj również, że fajne będzie Cinderella i Zed, bo to jest motyw LGBT, ale to nie jest jakiś taki naprawdę ogromny, jakby pod tym względem, że on jest sobie, ale nie jest jakoś bardzo ważny, bo ważniejsze są tutaj pewne inne wydarzenia w książce, ale on też jest i naprawdę fajnie się rozwija. On nie jest jakoś bardzo szybki, ale też bardzo przyjemny, więc tak, Cinderelka, Brytanika Kopciuszka. Dobrze, moi drodzy, tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film. Miałam tutaj naprawdę mnóstwo książek. Mam nadzieję, że osoby, które też jakby nie zadawały tutaj pytań, może również tutaj jakby dam im książkę, którą też będą chcieli przeczytać. No i tym pozytywnym akcentem będę się z wami żegnała. Życzę wam miłego dnia, bądźcie na sobie, trzymajcie się, cześć!